Lecimy, to ja idę pierwszy. Okej. I lecimy szukać przejścia. No w ogóle z mieczykiem sobie teraz będę biegał, bo mam. Jesteś Mieczysław Krzysztof! No. Jakie pieczone kurczaki i kukurydzę? O co chodzi? Jakie jedzenie? Dzięki. O kurwa, jak ja je leję! Ziom! Ja im spuściłem w pierdol po prostu. Jestem nekromanta nieczysła. O nie, ja nienawidzę tych małych gnojów. Nie tak ciężko trafić. Dlatego masz armię ten. Kościotrupów do ten. No. Do dyspozycji, byczku. Dlatego właśnie masz armię kościotrupów. Drugi poziom. Teraz gram czardzieką. Tutaj jest portal na drugim poziomie? Tak, na drugim Dobra, poziomie. Dobra, trzeba znaleźć. Miałeś ten. Do identyfikacji. Możesz mi go dać? Buławę? Nie, do identyfikacji. Ten. Zwój. Masz. Dziękuję. Chcę sobie coś sprawdzić. Okej. Okay. To chyba lepsze nawet. 4,14. A, takie rzeczy. Fajnie. O, znalazłem zejście w dół. Jakby coś. Ale to dobrze. Portal. Tak, trzeba portal znaleźć. Czy zejście? No zejście. Właśnie, portal musimy. Nie, najpierw. Zejście znalazłem. Uuu, jakie bydlaki. No, bydlaki śmierdziele. No. Bydlaki śmierdziele. O, i bosik. Sadysta, czarne serce. Leduszu, mam teorię, że krzysie są po to, by gdy ich jest dużo, nazbiera, to może tak jakby robić na nich śmieszne pranki. Tak jak na przykład ukrzyżowanie prank, dokładnie. Śmieszne pranki może zawsze na krzysiach robić. No, a ja gram ten, czarodziejką. Ale nie na YouTubie, bo... No... Kiedyś można było. Teraz już średnio jest to widziane. Elo, elo, pacio. Dobre czasy się skończyły. Coś czuję portal. Nie widzę, ale czuję. Niewrażliwość na ogień. O chuj, a ja w niego nawalam. Ujdą. O. Coś dla czarodziejki. Inferno i wiązka błyskawic. Pokaż. Czekaj chwilę. Kurwa, nie znowu jest jakieś turbo dobre. Dobra, idę do tego. Muszę do miasta iść, to dużo jestem przeciążony.
Tworzę portal jak coś. Okej. Okay. Za chwilę do ciebie na coś dołączę. Szukam jeszcze. Kurwa, a dobra. Wziąłem po prostu do magii. Dobra. Dobra, zakupy wstępnie zrobione. Miłego dnia. To jak będziesz chciał wracać, to daj znać. Wracam już. Chcę wracać. To opuszczę portal. Czekaj. Wejdź do mojego. Dobra. Oj, jest portal. Dobra, ja lecę do obozowiska Łotrzyc. Nice. Nice, nice. Dobra. Okej. Okay. Ale gówno. O chuj. No dobra. Już portal. Jestem przy twoim. Aha, jesteś przy moim. A, dobra. Myślałem. Dobra, no to wracamy się. Ale kurwa, trzeba teraz labiryntem głupim iść. Wziąłeś to? Żółte? Maczuga, no. Tak, niestety, trzeba iść labiryntem, Krzysiu, ale co się nie robi, żeby pokonać Ardalię? Będzie jakiś nowy film, sprankowanie Krzysio? Oj, no nie wiem. O, siema, pakum, hum, 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 hum. Miło się widzieć. Ten labirynt się nazywa? Labirynt Dauna? Czy to o ten ci chodzi? Dokładnie, labirynt Dauna! Tak, słyszałem. Okay, trzeci poziom. Nice. O fuck. One kradną życia. Dobra, to wygląda jak przejście dalej. A nie. No niestety, Krzysiu, pomyliłeś się. Jak zwykle. O, ciężkie buty. Przyda mnie się. Powinni zrobić pranka na Krzysiu, dużo ich jest w świecie, to prawda. Wcześniej grałeś, a ty, Bladi, grałeś wcześniej w Diablo? Tak, grałem, ale to było, no, jest jakieś milion lat temu, kiedy byłem dzieciaczkiem bardziej, więc... Patrz, przejście. Więc niestety, dobra, już idę. Poczekaj chwilę na mnie. Spania. A bo to ostatni poziom jest, co nie? Tak, to ostatni poziom, już. Dobra. Nice. Właśnie widzę, że ten... Zabij Andariel. O chuj. Dobra, ja przypuszczam portal. Idę na razie do miasta. Mhm.
już. Dobra, ja też idę do tego. Gdzie zrobiłeś portal tutaj? Okej. No, jest. W rogu tam. Dobra, idę. Niezidentyfikowany, no debil po prostu. Dobra. Dobra, ja tutaj powolutku biję moby. To nie wchodź tam do niej, nie wchodź tam do niej. Oczywiście, że nie. Ej, a ty nie zamknąłeś, czy ty zamknąłeś mi portal? Nie, otworzyłem nowy. A, o to ci chodzi. Dobra, czekam na ciebie, wszystko ubicie. Dzięki. Dzięki. Ty. Nie widzisz, z Kupsonem w 2 godziny zarobiliśmy. Tak, ale Kupson strasznie raszował, no to aż tak nieprzyjemnie. No. Teraz mamy 4 godziny. No, z Kupsonem to wiesz. Poczekaj, wartość krótki kostur. Pole statyczne. Takie sobie. Te pole statyczne. Niezidentyfikowaną z kupota. Do maksymalnej wartości wytrzymałości. Dobra, już idę. Już sekundka. Tylko no, ten. Wszystko se dam. Pójdę szybko se naprawić. Pozdrawiam cię. Dobra. Ty jesteś. Dobra, widzę. Sekundka, już do ciebie idę. Dobra. Jest Grażyna. Jest Grażyna? No. Leją to mnie na odległość. Ale bije. Leży. Ale przebita. Zła królowa upadła. Ale żeś nachapał rzeczy. Nauczyłem się już, że muszę się rzucać. Coś tu jeszcze jest? No, tutaj mamy jeszcze po prostu zwykłe, ale nie ma co ich grać. Nie? Czekamy. Nie ma tu już niczego ciekawego? No dobra. Ja pierdalam. No i pięknie! Poczekaj, coś apa kum kum hum hum napisał. O! Już wiem, czemu sztybieganie był problem, bo na R zmieniasz typ ciągłego biegu i chodzenia, jak masz włączone na chodzenie, to przytrzymując kontrol biegniesz, tam możesz zrobić ten tip. No wiesz co, ja tak zrobiłem ten tip z tym włączeniem i włączeniem i w miarę działało. Dobra, muszę przesłuchać teraz wszystkich tych informacji, Krzysiu, więc cichosza. Karawana jest gotowa. Dobra, no ta akurat była bardzo krótka, ale kara na pewno będzie miała jakieś przemówienie. Nareszcie w naszych sercach może zagościć mamy wobec ciebie. Co ci w ogóle poleciało z tych rzeczy? Mam nadzieję, że z czasem uda nam się zobaczę. To daj znać. Dzięki topu. Ja mam topór tylko, więc nic ciekawego. Zidentyfikuję tylko. Mhm. To wielkie. A nie, on musi jeszcze przemowę dać. Poczekaj chwilę. Ale czeka nas jeszcze wiele bitew. Będę ci towarzyszył w podróży i wspomagał swoimi umiejętnościami. Pamiętaj, Diablo ciągle gdzieś tam jest. Widocznie szuka czegoś na pustyni. I zaraz będziesz miał filmówkę. Obawiam zajebistą. Się, że ten koszmar się nie skończy. Ja ci mówię. Tak, zaczekaj chwilę. Nie dowiemy się, na czym mu tak bardzo zależy. Dobra, poczekaj chwilę. Zobaczę te przedmioty. No powiedz, co tam masz. To tak, z tych szable. I dla zabójczyni, jakieś gówno. Pokaż tą szablę. Rzuć ją, najwyżej ja ci ją oddam. Masz. To dupa.
Nie mam hełm, ale taki sobie, dobra. Dobra, trochę pohandluję. Dobra. To ja już będę na ciebie czekał w tym mieście. A to nie przeniesie mnie nie przeniesie mnie automatycznie? Nie, ty musisz sam. Ale znalazłem coś takiego jak święta kula ze slotami. No. I ona ma plus do umiejętności ciepło i 10 do zdrowia. I w sumie nie wiem, czy nie będzie lepsza, bo tutaj mam same do umiejętności, których i tak za bardzo nie korzystam. Tylko 20 do many tak naprawdę tutaj się przydało. Bo on przychodzi na many. 11 otrzymanych obrażeń. 11 otrzymanych obrażeń, czyli ile ja od ten? Czy no takie sobie. Właśnie nie wiem, czy do umiejętności ciepło i 10 do zdrowia, 2 gniazda. Nie wiem, czy to nie będzie lepsze. Ciężko powiedzieć. Jak myślicie, czaciksy? Broń 4 od zimna. Właśnie, takie. Te kryształy też takie są. Jak myślisz, apakum hum, to jest chyba lepsze mimo wszystko niż to, choć to jest lepsze, bo te dodatki akurat nie pod mój build są strasznie. Na razie sobie to schowam. Pierdoły też może. Dobra, czyli mówisz, że czas na filmówkę, a poczekaj, jeszcze pogadam ze wszystkimi w mieście, bo pewnie chcą się podzielić czymś. Dobra, na pewno jeszcze, o! Ej, a czy, co sprzedaje ten Ghied? On sprzedaje te, jak to się nazywa, zbroje takie chyba, pancerz. Nie, on sprzedaje tańsze rzeczy i ma jeszcze hazard. Na shifcie porównanie, no wiesz tu, ale zaraz ci pokażę na shifcie porównanie, ale wydaje mi się, że ten, o zobacz, no generalnie mi się wydaje, że te święta, bo chodzi o to, że ta gradowa sztaba jest fajna. Tylko, że ma dużo boostów takich, które nie wiem, czy są w ogóle mi potrzebne, co nie? I zastanawiam się, czy w jakim stopniu jest mi te rzeczy, które tutaj są boosty, są mi potrzebne, co nie? Bo ja idę na razie w gorąc. Jeżeli masz jednoręczną tą broń, to zawsze możesz jeszcze tarczę założyć. A, w ten sposób. No ale ta tarcza to tam... Dobra, czyli czas na filmówkę, dobrze. Idź na wschód! Dobra, oglądam filmówkę. Okej. Akt drugi. Podróżowaliśmy na wschód. Przez góry i rozległe pustynie zniszczonych krain. Dni mijały, a mój towarzysz w końcu opowiedział. Zastanawiam się, czy nie kupić sobie tej lepszej zbroi. Wielkim wojownikiem. Troszkę w siłę i jej cichutko. A, okej. Całą wieczność podróżowaliśmy przez jałowe pustkowia. Jak długo? Nie mam pojęcia. I zawsze gdzieś na horyzoncie ponury obłok podążał za nami. W końcu wędrówka zakończyła się. Przeszliśmy ostatnie wzniesienie. Przed nami był cel naszej wędrówki. Lud Golem. Lśniący klejnot u stóp Wielkiego Morza. Lud Golem. Ostatniej nocy rozbiliśmy obozowisko. Usnąłem. Po raz pierwszy od wielu tygodni. Może to zasługa ciepłego oddechu pustyni, albo szumu oceanu. Sny powróciły, ale z pewnością nie moje. Ujrzałem obraz wielkiego maga, Tal Rashi. Ty też tam byłeś, Tyrael. Pamiętam, że widziałem cię w moim śnie. Jego bracia ścigali wielkiego demona Baala, pana zniszczenia, który swobodnie kroczył po świecie. Próbowali uwięzić go wewnątrz uświęconego kamienia. Ich próby nie powiodły się.
Wtedy Talerasza z własnej woli ogłosił, że uwięzi demona w sobie. Tak powstałoby więzienie. Nakazał braciom, by zamknęli go w grobowcu. Tam, głęboko pod piaskami, przez całą wieczność zmagać się będzie z demonem. Ale zajebisty koszmar. Teraz już wiesz, czego. Dobre, co nie? Tam. To mój brat. A teraz śpi. Wyruszamy. Oj, to było dobre. No, kozacko. Kozackie. Kozacki filmik podobał. Ja totalnie tego nie pamiętałem, tego filmiku. Dobra, cichutko. Poszliśmy przez wzgórza w stronę Ludgolera. Bo to jeszcze nie koniec. Nie miałem wtedy pojęcia, jaka groza tam na mnie czeka. Ten główny bohater tutaj na tych cutscence tak debil wygląda, taki wiesz, słaby, no. Przewracający się. Ale to było dobra scenka! Teraz. Dobra, poczekaj, rozmawiam. Nie żyję. Mogę wrócić i odpowiednio uzbroić łotrzycę. Gdy skończę tu handlować, będę mógł wyruszyć do klasztoru. Powiedz mi, jeśli zechcesz podróżować z nami. Ten, powiem ci, że ja totalnie nie pamiętam, bardzo słabo pamiętam te misje pustynne, więc potrzebuję... No, ja za nim nie przepadam. Więc... Nie możesz wejść! Nie możesz wejść! A jak wejdę, to co, zaatakuje mnie? Nie mogę wejść po prostu. No nie możesz. Dobra. Bo czekaj, ja sobie tu pogadam ze wszystkimi. Skąd mam wiedzieć, czy mogę ci zaufać? Może masz w sobie tyle samo chytrości, co Elzix, ten szczur, który prowadzi karczmy. Jeśli jednak potrzebna ci jest mikstura, mogę takową sporządzić. Za odpowiednią opłatą, oczywiście. Dobra, czyli mamy tutaj tego byczka. Mam dużą wiedzę na temat starożytnych religii. Wiele lat temu przeszłam szkolenie na paladynkę za karą w Świątyni Wschodów, Kurast. Dobra, jeszcze z Atmą se pogadam. Nie oczekuję tego od ciebie, ale jeśli chcesz mi pomóc, to będę ci wielce wdzięczna. W kanałach pod naszym miastem grasuje koszmarny potwór, który żywi się ludzkim mięsem. Zabił już wielu z nas, także mojego syna i męża. Jeśli go zgładzisz, to czeka cię sowita nagroda. Ale uważaj. Bestia niejednego już wyprawiła na tamten świat. Wejście do tuneli znajduje się pod klapą, kilka kroków w górę ulicy. Co robisz, Krzysiu? Siedzę na hazardzie. Ale to jest hazard? Na czym polega? Poczekaj, zaraz do ciebie przyjdę. Poczekaj jeszcze, nie? No. Bo jeszcze słucham ludzi. Mam nadzieję, że twoje umiejętności wystarczą, żeby zmierzyć się z okropieństwami, które dzieją się za murami naszego miasta. Może się okazać, że magini z twoim ograniczonym doświadczeniem nie będzie łatwo samej stawić czoła złu. Nazywam się Drognan i wiem, po co tu przybyłaś. Spójrz na to, co mam ci do zaoferowania, może wybierzesz coś dla siebie. Dobra. No, jeszcze. O, jeszcze Grace jakiś jest. Pogadam ze wszystkimi. Pewnie zastanawiasz się. Chodź, mam się, coś jak dla ciebie. Czekaj chwilę. Jest bezpieczne pomimo tego, co dzieje się tam na pustyni. Powiem ci tylko, że miejscowa straż nie ma nic do tego. Z jakiegoś powodu wszyscy oni są w pałacu. Jerchyn wynają mnie i moich ludzi, abyśmy pilnowali ładu i porządku. Nie jesteśmy tani, ale na tej pustyni lepszych nie znajdziesz. A, tu można. O, muszę Pejga, ten łuczniczkę wskrzesić. Dobrze. Właśnie ten. Poczekaj, Elzixem jeszcze pogadam. Wyglądasz na osobę, która nie jedno widzi. Coś lepszego. Wiesz, kiedyś był ze mnie kawał drania. Hesztowałem najgorszej bandzie rozbójników, jaka kiedykolwiek szalała w tej krainie. Teraz prowadzę tu gospodę i staram się trzymać z daleka od kłopotów. Skończyłem z awanturniczym życiem. Dobra, jak ten hazard polega? Na czym to polegało, ten hazard? Jak to było?
Jestem na hazardzie, jak to polega? Że masz wszystko czerwone i nie wiesz, jakie to ma statystyki. Kupujesz w ciemno i może być magiczne, albo nie może być, albo nie będzie magiczne. Ej, ty coś kupowałeś z tego? Tak. I co kupiłeś? Pas. I fajny? No, na pewno lepszy niż ten, co miałem. Mhm, nie, ja się trochę cykam bawić w hazard. Dobra, chyba ze wszystkimi pogadałem, jeszcze pójdę w dół zobaczyć, czy tam jeszcze, czy ktoś jeszcze mi został. O, jakiś geoglasz jeszcze jest, dobra, z nim muszę pogadać, tak. Nie rozumiem, dlaczego wszyscy tak mi dokuczają. Gris całkiem dobrze wszystkiego pilnuje. Nie, żebym nie mógł zrobić tego samego. Przecież wiele razy dawałem dowody mojego męstwa. Och, ej, naprawdę ładnie to wygląda, to miasto takie odświeżone, powiem ci, no. Nie no, gra ładnie wygląda. Gdzie ty jesteś? A ja już sobie poszedłem. Nie, no zaczekaj na mnie. Dobra. Jestem Meshiv, kapitan tego statku. Wejdź w portal, po prostu. Dlaczego? Bo od razu znalazłem przejście dalej. To zaczekaj, no. Czekam. Ostatnio jednak nigdzie nie żeglowałem. Kurwa, jak ja mam ten już. Jerchym kazał mi czekać w porcie na wypadek. Jak się gdyby coś ten stało. Zoomuje. A ty którym szedłeś kanałami? Tymi od tego, od portu? Tak. No dobra, to. Nie, potrzebuję mercy, muszę tam dojść. Już idę. Poziom pierwszy. I tutaj, o, faktycznie jest przejście. Dobra, bo to jest pierwsza misja i to znajdź siedlisko Rademene w kanałach. Dobra, okej, okay, dobra. No to chodź. I lecimy. Bo ja powiem ci, że akurat w tym, Elko, panie, o, siema, panie debilu. Bo powiem ci, że ja akurat nie pamiętam za bardzo misji w tej. No tutaj jest bardzo pojebane. No ja po prostu, ja pamiętam, że były jakieś takie pojebane, ale ja na przykład nie pamiętam, a z chęcią bym się dowiedział, co tam było. Znalazłem ten portal. O, sztosik. Jak coś? Jest tutaj, ale skąd dobiegnę teraz. No to nie wiedziałem, że w kanałach. A, bo to drugi poziom, no to w sumie logiczne. Gdzie to jest? Na samym końcu. A, tutaj. Ła. Powiem ci, że ta czarodziejka taka całkiem. No jest przyjemna do grania. No. Wrzuca te firebole. I praktycznie wiesz. Myk, że tak powiem. Na kurwia firebolami jak pojebana. No. Widzę przejście. Mówisz, że gdzieś tutaj, o, jest. Tak jest. I to już trzeci gdzieś... poziom, ostatni, czy jak to wygląda? Właśnie nie pamiętam. No i wczoraj w tym momencie... Wywaliło? Czy tak. Już teraz nie znasz fabuły, nie wiesz, co będzie dalej? Nie wiem, nie mam pojęcia. To ty otworzyłeś? Nie, darmowy. O. O, są magowie, to znaczy, że za chwilę gdzieś będzie. To chodźmy do portalu, jak jest darmowy w sumie. Ale to za chwilę skorzystamy przecież. Nie no, nie wierzę, muszę butelek many pokupować, bo nie mam. Nie mogę nic.
Dobra, chodź, skorzystamy, bo ja muszę sprzedawać rzeczy. No dobra. Chodź, chodź. Wszystko mi podpierdolił i teraz... Nie, nie wszystko ci podpierdoliłem. Ludko Leo. U kogo może, u kogo tu się najlepiej sprzedaje? U tej, a ty? Tutaj, nie. Tak. Nie, Fala. To wielki bo obok masz Kaina. Że mogę ci służyć. Dobra, zbroje średnie. Dobra. Szybka sprzedaż, dobra, chodź. Ja wyczuwam, że on gdzieś tutaj będzie. Paradamy. Tak. Dobra, już do ciebie idę. Który to jest? Jeszcze go nie widzimy. Polipka, nie kupiłem tych mikstur many. No, jakąś znalazłem. Tam jest. Czekaj, jeszcze tutaj mamy inny zbiór. No i chuj, skończyła mi się mana. Mikstura many. Zwój Hora Dreamów nie bierzesz? Co to jest zwój Hora Dreamów? A, bo nie miałem miejsca. To jest potrzebne. Okej. Okay. Dobra, powiedz mi teraz, bo tak, zadanie wykonaliśmy, ale mam teraz księgę umiejętności, żeby nauczyć się wybranej, to ten? To tą tak, wykorzystać? To jest jakby poziom, tak, od razu. Aha, to jest jakby poziom. A to nie lepiej było to wykorzystać, bo ja wiem, później, czy coś? Nie, po co? Im wcześniej, tym lepiej. Wygodny poziom 16, no ciekawe. No bo później się wolniej poziom zdobywa, o to mi chodzi. Chyba. Dobra, słucham dialogu. Okej. Jestem ci dozgonnie wdzięczna. Poza tym rozmawiałam w twoim imieniu z resztą mieszkańców. Kupcy postanowili okazać ci wdzięczność, obniżając ceny swoich towarów i usług. A, i jeszcze Jerchn ma ci coś ważnego do powiedzenia. Znajdziesz go przed pałacem. Jerchin ma mi coś ważnego do powiedzenia. Który to jest Jerchin? Gdzie jest Jerchin? O, widzę go. O, jest Jerchin. Poczekaj, muszę z nim pogadać. Nie możesz wyjść! Pozdrawiam cię. Jestem Jerchin, pan Ludgolem. Witaj w moim pięknym portowym mieście. Cieszę się, słysząc, że karawany znów mogą swobodnie podróżować przez zachodnią przełęcz. Od jakiegoś już czasu oblegają nas siły zła, których nie potrafię rozpoznać. To dziwne. Wszystko zaczęło się, kiedy pojawił się mroczny wędrowiec, szukając grobowca Talraszy. Nikt dokładnie nie wie, gdzie jest pochowany strażnik Bala, ale z pewnością jest to gdzieś daleko w głąb pustyni. Moi ludzie snują opowieści o zmarłych powstających z grobów i o straszliwych stworach czyhających na wydmach, okrytych po światło księżyca. Ja sam byłem świadkiem rzeczy, których nie potrafię w żaden sposób wyjaśnić. Na mój rozkaz port zamknięto. A wszystkie statki handlowe zrzuciły kotwice. I będzie tak, dopóki nie upewnię się, że miasto jest bezpieczne. Atma, właścicielka karczmy, ma dla ciebie ważne zadanie. Idź do niej natychmiast. Jest po drugiej stronie miasta. No,
Na mnie już czas. Wybacz, że nie zapraszam cię do pałacu. Wszystko się trochę skomplikowało. No dobra. Wiele słyszałem o twych odważnych czynach. Ufam, że mogę powierzyć ci pewną tajemnicę. Obaj z Drognanem doszliśmy do wniosku, że mroczny wędrowiec, który tędy niedawno przechodził, to Diablo we własnej osobie. Drognan uważa, że Diablo przeszukuje pustynię w poszukiwaniu tajemnego grobowca, w którym wielki mag Horadrimów, Tal Rasha, uwięził Bala. Musisz znaleźć Diablo i położyć kres temu straszliwemu złu, które spadło na nasze miasto. Drognan jest mędrcem, dlatego na pewno udzieli ci rady, jak odnaleźć grobowiec Tal Rashy. Znalezienie go może jednak zabrać ci trochę czasu. Dobra. Polite, jestem. Poczekaj, bo ja i tak przez cały czas słuchałem dialogów, bo to bardzo długi dialog był. Teraz idę jeszcze jeden dialog posłuchać. Nie, wait. Kazał mi do kogoś pójść i teraz do kogo mi pokazał pójść ten debil? Do Atmy? Ale Atma ten. Pokaż zwój Kainowi. Do Kaina. Gdzie jest? A dobra, za chwilę posprzedaję rzeczy. Co to jest zwój Horagrimów? To jest... No tak, Kain. Z nim musisz pogadać. A, tak, już, już. Gdzie ten byczek jest, bo nie mogę go znaleźć? Pod falą. Niedaleko... A, jest! Dobra, widzę. Ach, zaginiony swój Horadrimów. To za szczęśliwy zbieg okoliczności. Jako ostatni żyjący Horadrim, tylko ja potrafię odczytać jego znaczenie. Teraz zobaczymy, co mówią runy. Horadrimscy magowie po uwięzieniu Baala wewnątrz Tal Rasha za pomocą magii odgrodzili komnatę grobową od świata śmiertelników. Ci sami magowie stworzyli potężne laski Horadrimów i nadali im moc otwierania ukrytych drzwi komnaty. Kiedy jedna z lasek mało co nie została wykradziona przez złego czarnoksiężnika, podzielono je na dwie części. Drewniany trzonek i metalowe zwieńczenie. A potem ukryto te części osobno, żeby w ten sposób uchronić je przed zakusami złych ludzi. Horadrimowie przewidzieli plagę zła, która nas teraz trapi, i tak zaprojektowali miejsca, w których ukryli laski, żeby ujawniły się bohaterom, którzy na to zasługują. Takim jak ty. Znajdź obie części laski Horadrimów, a potem połącz je, używając kostki Horadrimów. Wtedy wejście do komnaty grobowej Tal Rasha stanie przed... Nie, słucham się, bo powiem ci, że w sumie i tak dawno w to nie grałem. No teraz. Dobra, czyli teraz tak, fabularnie, teraz przeszukaj salę umarłych pod suchymi wzgórzami w poszukiwaniu kostki. Zbadaj robacze gniazdo w pobliżu dalekiej oazy, aby znaleźć trzonek kostura. Zwieńczenie znajdziesz w świątyni żmijoszponów. Czyli generalnie mamy taka... Mamy to wszystko złączyć, żeby stworzyć laskę królów. Laskę królów, tak! To jest nasza misja.